Proszę się obudzić. Niech pan stanie. Budzę pana! Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Bredzi pan! Nie. Lubię Szekspira. To bardzo dobrze. Lecz bardzo źle, że pan śpi na służbie. Muszę pana ukarać. Głowa mnie boli. Szum taki. Tu, tu i tu. Byli jacyś ludzie, dawali butelkę, przystawiali do nosa. Dlaczego dopiero teraz pan o tym mówi? Gdzie jest ta butelka? Tam. Alkohol. Jest pan usprawiedliwiony. To na pewno sprawka doktora Plamy. Jak wyglądali ci ludzie? Zwyczajnie. Jeden był w turbanie, drugi na czarno. Tylko ten trzeci wydawał mi się dziwny. Liliput? Przebrany za górala? Udawał dziecko. Padł pan ofiarą niecnego spisku. Gdyby marzyła pana senność, proszę napić się kawy. A na przyszłość radzę zachować czujność. Wagony znajdzie pan na bocznicy. Ale kim pan właściwie jest? To nieważne. Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP. Zwłaszcza na kolei.